Serdecznie. Kurde, takich zestawów to słuchajcie dawno nie było. Witam w sobotkę. Wykręci. Witam w sobotkę, jedziemy. Jedziemy słuchajcie pracować. No taka lampa. Lampa jak chuj mówię, lampa jak skurwysyn. No ale no nic, trzeba. Naprasujemy trzy przyczepy. I wtedy wiecie, będziemy se zwozić wieczorem. Znaczy inaczej, naprasujemy tak i zrzucimy tyle do popołudnia, żeby na wieczór zostawić trzy przyczepy pełne. O, to tyle wam mogę powiedzieć. Zostało coś tam jęczmienia, bo wczoraj kosiłem do końca. Jeszcze kurwa. Na koniec mówię, a jadę, przeczyszczę se kombajn. I wjadę w tą pszenicę taką, co ona taka mega gęsta została. Kurwa, wiad jeszcze za mały ustawiłem, a naprawdę taka gęsina, wjechałem 2 metry, a mamy tą taką, ten jak to się nazywa, o Jezus, ten co wciąga zbiornika, do zbiornika z dołu, z kombajnu. I tam już żeśmy poprawiali. Różnie kurwa, te blachy. No i tam wywaliło, tak czy siak. Mówię, dobra, Julius, zjadę, już powiem wam, mi się nie chciało. Tak mnie wszystko gryzło. I żeśmy jeszcze wieczorem zrzucili tą przyczepę. Tak po chłodzie, to wiecie, fajnie, nie? Ale kurwa, chyba belki trochę przykręcimy, bo wielkie. Zaraz powiem wam, nie wiem, czy to rosa wchodziła. Wieczorkiem czy nie, ale była masakra. Powiem, że nie pamiętam kiedy na trzy przyczepy się jechało. Ja jadę tam, co? Żeby nam nie przeszkadzało, to jadę tam na sieczkę może, nie? Te rano jeszcze byliśmy u sąsiada, pomóc koło przełożyć właśnie do tego w takiej przyczepie i się pytał, czy nie chcemy, a my kurwa, trzy już mama starczy. O, nie wiem, porozpinałem może burty. Powiem wam, no tą jedną żeśmy zrzucili, to tak jedna trzecia jakby fakt, że taki tunel żeśmy zrobili, bo żeśmy od szczytu zrzucali. Ole mnie kurwa piecze, a powiem wam, nie chcę w koszuli, bo już się tak zagrzałem, jest taki upał, że nie idzie wytrzymać, nie? Ja mówię, nie no, w koszuli nie dam rady. Choć wrzuciłem sobie ją w razie W do środka. Ale się nasmarowałem trochę i zobaczymy. Szkoda, że nie na równym ją teraz ciągłeś. Bo? Czy już ją zrobiłeś? A, już przestawiła się. Czekaj, myślę, czy nie wyżej może zajebać to.
Bo wtedy na tych zakrętach wiesz jak to jest, nie? Chociaż o jedno oczko czy coś, nie? No, chociaż o jedno czy tam dwa, więc... O, jeszcze, weź jeszcze jedno wtedy. O, teraz jo. Bo tak to ten. No i co tu, a nie, ty nie ma łańcuchów, nie? Ta nie ma. To z naszą tak zrobimy wtedy. Czyli wszystko, rozblokowałeś hamulec? Ta, dobra. No, także co, no my popracujemy też tego materiału już sporo. Ja już mówię, wczoraj po wieczorze było ciemno, to mówię, po cholerę mam wam nagrywać to zrzucanie, jak dzisiaj tego będzie pełno. Tu wczoraj też już kosili, tam też skoszone, no, tylko tył, szkoda, że ty nie kosi, akurat by dzisiaj ładnie było, by wyglądało. Wszyscy z prasami jeżdżą, no i widać same kulki kuźwa dookoła. A my, jako jedni z niewielu, jeszcze tradycja. Wróć, Wojtek. Nero, piesku. No nie no, jeszcze sąsiad tam jeździ, ale sąsiad nie ma podajnika, to... Prawda, nawet jakby to kurwa 1500 zł kosztowało, to bym to kupił. To jaką mi nam, słuchaj, ta robotę zrobiło, to jest coś pięknego. Dobra, bez zbędnego. Kurwa, supy zmieniają. Ale ładny kat. Trochę tak jak amerykańsko to wygląda, bo oni czasami w Ameryce też prasują te kostki jeszcze. A tam proszę, wolę, kurde, gabaryty, proszę, jawa. Fajnie, nie wiem, czy my tej słomy za mało nie zostawimy, albo po prostu, wiecie, no te belki są dobrze zbite i to schodzi. Także tak, na stodole to jakby chciał, to by z 50-60 belek to by sprasował pewnie, bo tam jest taka powłoka, wiecie, samej słomy luzem. Można by było się tego kła w końcu pozbyć. A do tego jeszcze zostało z tamtego roku belek. Tam, nie wiem, 40. 50, więc no... Tyś chyba dużo mieli zostawiony jak na słomę. Bo z 2 hektary to było na pewno razem. Więc tak trochę... No zobaczymy. Mówię, w tamtym roku to też inaczej, bo po nocy prasowali, mama układała, to tam za dużo to ona nie ułożyła. Czekaj, jakbym tak dał. Ale jakieś takie te żniwa w tym roku takie, nie wiem, smutne. Każdy pokosi, nic to takiego uśmiechu, ludzi nie widać. Tak jakoś to wszystko jest, nie wiem, czy odnosicie też takie wrażenie. Kiedyś człowiek to czekał na to, że nie mógł się doczekać, a teraz bo jest. Trzeba to zrobić, żeby żyć dalej i to tyle. A kiedyś, kurde, cały rok tej pracy, tego wszystkiego, tak ja no nie wiem, tak po prostu mam takie odczucie. Nie wiem, co wy czujecie. Możecie dać znać, jak wy teraz te żniwa. Mówię tak bardziej do osób, które gdzieś tam swoje mają te gospodarstwa, nie? Bo tak jak się jedzie tylko do kogoś pracować, no to wiecie. Ta osoba czyjej to jest, to tak bardziej otwarte. Kurwa, wiecie, zmienialiśmy tu 3 razy teraz wielkość belek. I tak po... Nie będę mówił brzydko. Bo wiecie, tu się już naukładałem, podstawę sobie fajną zrobiłem. A teraz mi tu po prostu równo nie wychodzi. Ale zostawiamy teraz takie, jakie już są, bo lekko zmniejszyliśmy wcześniej, trochę za małe. A teraz takie w sam raz będę.
chodź tu na siano. Ale to grzeje, no. Wiaterku, proszę cię, daj wiatru trochę. Ona jak się przez nos ciąga, to takie gorące kurwa powietrze. No tu może uda się zrobić szerzy teraz. Tak i to. O, dobra. Wyżej wzięliśmy ten podbierak i powiem wam, lepi. O, tu sobie od razu schodek zrobimy. Zapraszam, kombi baby. Pracuję tym samym sznurkiem, tym cienkim. No bo co z nim zrobić? No trzeba to wyprasować. Jak idzie, no to niech idzie. Jest zakupiony ten nie na 3 km, tylko na 2, więc w grubości jest całkiem inaczej. Ale widzisz, jak jest dobrze prasa ustawiona, to i na takim kurna zrobi. A ile razy do nas przyjeżdżali, to tamten nie burwał, a to chuja ustawili prasę. A co, jak się uczy całe życie. Dobra, chodź. Ta, no w tam jedź tym mniejszym akurat. Do połowy. Akurat powinien do przyczep dojechać. Ale on sobie fajnie mruczy, nie? Musimy kurde mu olej spuścić i zrobić te simmeringi, bo boję się, że kurde jak przyjdą maszyny do testów, one wszystkie ponad tonę, jedna to prawie dwie będzie kurwa waży, nie wiem czy on to szarpnie w górę, nie wiem czy to przodem jeszcze będzie kurwa jakieś brony dospawać, żeby to tylko coś ważyło. I tu za nie mamy, trzeba będzie jakiś wyspawać może kiedy obciążnik, tylko też trzeba pomyśleć mądrze jak go kurwa zakładać i jak go zdejmować, nie? Albo czym go naprawiać, można jeszcze by było założyć mu te szerokie koła, co myśleliśmy i zalać wodą. To też by, wiecie, coś tam dało, nie? Nie chce mi się wstawać normalnie. O jest. Kukurydze ładne. Co tu, taka duża suma jest? A, za szybki bieg może. Proszę, żeby się nic nie rozjebało. Co tam? Co tam? Mało słomy było, a, no to właśnie tak myślałem. No tu akurat, wiecie, w tamtą stronę dlatego wszystko poszło na sieczkę, bo zobaczcie, co to tej sieczki kurwa tam było. Ta była ładna. Księżytko, uo. Mieszany. Równo stąd
postawić, nie? Co? Tak trzeba to zrobić, żeby na trzy to zmieścić. Dobra. No to... Jak to powiedzieli... Wio kurwa. O, ta wysołku. Teraz trzeba będzie inaczej tu poukładać tam. No mówię, w tamtym roku było 760, ale to tam 150 to lekko rozwaliło, bo... To tak w pokoju też. No a w tym roku jest lepiej zbita. Bo jest suchsza, a nie te, taka mokra, bo to wiadomo, tej mokry to mniej wejdzie. Dobra, teraz zanim się trochę naprasuje, to zejdzie, więc słyszymy się później. Kurde, no jestem dumny. Cieszmy się z małych rzeczy, nawet taka piosenka była. Ale wiele czasu nie układam, każdą przyczepę inaczej. Bo to wiadomo, inne szerokości, tu jeszcze ta burta, nie burta. Ale no kurwa. Tak wysoko to my jeszcze nie mieli. Weźmiemy to, tu jest, słuchaj, to będzie... Albo to jest kurwa mało słomy. No ma przejebane. Albo... Tyle wjebałem, było 260. Zaraz zobaczymy. O Jezu, wiatr zaczął chłodny wiatr. Zbawienie jego. Jak się jebnę w basen, to 2 godziny nie wychodzę chyba dzisiaj, nie? Niech jeszcze mi da raz, dwa, trzy. 3-4 belki jeszcze nie zrobi, żebym mógł wyciągnąć z tego i będzie gitarowo. Ja sobie schodząc to ułożę. Nawet, o kurde, już tata w połowie tamtego pokosu chciał zawracać. Mówi, gdzie no, kurwa, kolejną przyczepę, bo nie będę, ale te słomy do oka włożyłem. Ja mówię, gdzie no, znowu kurwa, wiecie, jak to nie jest złożone do końca, to później nie ma takiego swojego, bo to każda belka z każdą się musi zazębić. Raz, dwa, trzy, dobra, jak jeszcze pracuję.
Ja pierdyle. No tu zawsze końcówka jest taka. Wiecie, ponad 10, nie? Dobra. Styknie. Możesz wyjeżdżać z kokosu. No to wio. Andzia trochę przyszła ponagrywać, bo niestety, no kurde, fajny materiał by był z takiego prasowania. Dobra, czopkę mam? Mam, Boże, z tym mój czopka, myślałem, że z niej się zgubiła. I ten. Zawsze chociaż parę ujęć będzie. Ahoj, marynarze. Tu jeszcze jakby dobrze ułożył, to jeszcze te 4 były. Dobra. Jestem bardzo ciekawy, ile belek zmieściłem. Dzisiaj ze 3 litry wody wypiłem, a jestem spragniony, żebym pół basenu opierdził na raz. 420, 260, 420! Nie, było 260. No to może 40, 100 i 20, 160. Łos kurwesyn. Powiem wam, z góry nie było to aż tak odczuwalne. Dobra, lecimy dalej. Kręć tyłkiem, kręć mała. Tak jakbyś płonęła cała. Nie zmieściłem, no. Gdyby tą pierwszą załadował, albo gdyby inaczej, gdyby tą pierwszą, no jo, tam może parę belek, wiesz, tak kurde, musiało być wszystko na styka. Ale gdyby w tej pierwszej rozpiął burty, to całkiem inaczej od razu, nie? No tu pojedziemy jeszcze po rozrzutnik, bo u nas stoi, to akurat się to rzuci, bo tam jeszcze znajomy chciał. 20 beleczek gdzieś, to od razu na rozrzutniku, to nie wiem, będzie i dla nas, i dla niego. Zobaczymy, co to wyjdzie. Ło! Jezus Maria, daj Boże, żeby jeszcze ten ostatni pokos sprasować. Ale w ogóle patrzcie tu, jaki piękny widok, kurwa. No i po challenge, a miał być vlog bez słowa na K. No to chyba kiedyś takiego vloga zrobię. Będziemy tylko porozumiewać się hitami internetu. Dobre by to było. Gdzie jest moje picie? Ujebałem koleso. O właśnie, żeby koleso się nie ujebało. Końcówka to by było. O cholera, nie wiem, ile tu jest rzędów. Ciężko policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć rzędów chyba. Tam jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No to tyle samo pewnie jak na tamtym przyczepie. Ta pierwsza jest tylko niżej, no bo tam nie było burty i tam jeszcze można byłoby z pięć belek wrócić, ale tyle to tam. Belki ciul. Dobra. Jedziemy to zawieść i lecimy akurat po rozrzutniczek. O kurwa, tornado. Koniec, jakie tornado, patrz na to. Wir bardziej. Koniec, jeszcze musieli po rozrzutnik jechać, żeby to wszystko zabrać. Ja sobie tak w ogóle mordy myślę. Zajebistą perspektywę mieliście ze środka. No, nagrałem. Masakra. Zapomniałem totalnie. Gdzieś tam, wiecie, myślałem, że też pojeżdżę, ale to tak zajebiście szło, mi się fajnie układało, że... Jedzie wszystko, pozwozimy koło chałupy, zlejem dach wodą, przecież tam to jest sauna sucha, a zrobimy mokrą. Najgorsze tam będą akurat takie wyboje są. Ona jest na tą stronę trochę przechylona. No ale dobra. Liczmy na to, że nic nie spadnie. A jak spadnie, to nikomu nie na głowę. Ojciec mógł John Deere'em jechać pierwszy. To ja to nie będę zapierdzielał po tych górach. O, czekaj to. O! Obożęć. Także uda.
będzie pewno ole po tym lekcjonie, to jest kurwa słoma szeroka. Ładnie, ładnie, bardzo ciekawie, elegancko haj. O, tu nie mam. Drzwi mam na ten, będę musiał wyskoczyć, zanim będę miał skręcaj, bo ja pierdzielę. Także co? Że tu postawię. To będzie jako tło robiło. Dobrze jest. Może zaczepić. No to słuchajcie, oficjalnie. Kuniec. Pszenica pszenicą. Jęczmień oddzieliłem, bo chyba tego nie widzieliście tu już wczoraj, jak kosiłem te mieszanki. Pszenżyto przerzuciłem z tamtego okienka tutaj na to. No i tu tych mieszanek, powiem wam, weszło. Teraz na sam koniec jeszcze żeśmy wymucili ten owiec, co były te dwa rządki od Seaton Union. I powiem wam, że naprawdę ładnie, bo tam były dwa razy po 3 metra, no to jest 6 metrów, kosa, no to 3 przejazdy, niecałe 3 przejazdy. No 6-metrowy przejazd tam to nie jest najdłuższy, ale naprawdę tam poszedł podsiewacz nawóz. I no fajną robotę to zrobiło, także no jęczmienia dało prawie cały zbiornik z takiego małego kawałka, także no szpicherek pełny, no i bin, no nie cały, ale no będzie tam ze 6-7 ton w silosie. A my co? Bierzemy się, już trochę chłodniej, polałem trochę dach, aż tu kapie. I idziemy. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can. Tak slany. To od razu inaczej. Chudek taki. No ciekawe. Kupiliśmy taki na muchy. To dopiero po 3 dniach ma działać, jest drugi dzień i coś tam już powoli włazi. Ale będzie z tego capiło. Natrzy się obok. A teraz spoko, bo wiecie, mam szczepy przywiezione. To jest gitara siema. No zobaczcie, jak można sobie fajnie. O, biedna kurka. Przodem od razu te przyczepy brać. O. O, także mamy wszystko pozwożone ładnie, a to widzieliście na pewnie ujęciach z drona, jak to wyglądało tam. Kumbajnu, ma się kurzy, łusi, kory, tyś.
A my kurde, trochę za wcześnie powiedzieli, że są dożynki. O, i ściągnie belę. Ale jedną tylko, dobra. Tam, w tamtą stronę lekko. Dobra. Dobra, luksus. Czekaj, te dwójki z wczoraj. One były tam oparte o ten, nie? To już długie? No. Bo nie wiem czy, kurde, nie wiem czy w piwnicy nie są lepsze jakieś. No, to znaczy nie piwnicy, tylko kotłowni. Co? Więc idziemy sobie porzucać. No, wczorajsza przyczepa, dzisiejsza. O, no, z takie 500 trzeba razy będzie machnąć dzisiaj, jeszcze wieczorkiem teraz. Także tak mniej więcej to wygląda. Tam jest wczorajsza ta przyczepa wrzucona, to trzeba dopchać po prostu i tam w stronę zamknąć. No ale w tą stronę jeszcze ma troszeczkę mamy, żeby dorzucić, także bierzemy się za rzucanie. I puf. I myk. I ciach. Dobra, panu podziękujemy. Tak teraz można robić. O, tu jeszcze z 2 lata ta stodoła, bo już widzicie, też pasami pospinana to wszystko. Jak Bozia pozwoli i wszystko, to za 2 lata może tu remont mały tego będzie. Podniesiemy to wyżej. Może dach tylko na jedną stronę. Na pewno więcej takich kukułek gwiazdów. Bo tak, żeby wiecie, z różnych stron ładować, to noszenie belek też takie niepotrzebne jest. Więc by się zrobiło ze 3. No, 3 i ze szczytu. No i przy okazji jakieś okna. Bo jednak nie ukrywajmy, ale no tam jest sauna. Co tam rzucasz teraz je, czy co? Rzucam, a potem... No to zaraz z tebie jest układ, to ja sobie wrzucę i ci będę podrzucał ten. Tak to zawsze w trójkę to szła robota, tak to. Teraz sobie parę podrzucimy szybkich beleczek. I pójdziemy tam tacie wrzucić, żebym miał trochę bliżej. Jeszcze jedna i pasuje robota. Niedziela 21 lipca, Kurzęco, Góra Zamkowa. Zaczynamy o godzinie 13. Najsmaczniejszy dzień tego roku nadchodzi. Wstęp wolny. Poleca Radio Vox FM. Reklama. Jest impreza. Dobra, nie ma co się szarpać. Co my? O. O, to były te mniejsze. O, to ten sam problem co w tamtym roku pewnie. To już co po wieczorze, to już nic nie nagra. Ta jedna zrzucona, druga zrzucona została nasza. No i tam z rozrzutnika z 15, bo reszta jest tam dla znajomego zostawione. Johnego wtedy wprowadzić i tam, nie wiem, poniedziałek. Jeszcze ten groch będzie do zbierania. Pracę już będę mógł ogarnąć, choć tata jeszcze tam chce od sąsiada popracować, zobaczymy. O kurwa, ale dają po oczach, nic nie widać. Na
gdzie go? Tak jak ten. Jak cofnąć jak wtedy, nie? Pod prasą, pod kombajn. Tak, tam. Prasę odmucha się jutro, a kombajn trzeba będzie odmuchać po grochu dopiero. Bo to sensu... sensu nie ma. Ale tam dudnio. A, chyba koniec. Bo zapierdziela bizonem już po polu w tamtą stronę. O, czekajcie, zaraz zobaczymy. O kurwa, rosa jak chuj. Kurwa, co on tak, nie wiem. Ja ostatnio go zapalałem i okej, okay, nie wiem, coś dzisiaj się go jebło i gdzieś coś nie styka prawdopodobnie. No, jakie spalanie przy prasie? 2 cm na przyczepę. Tak kurwa, mieliśmy to dzisiaj wyliczone. Bo miał 20 centów, jak jechaliśmy prasować. I zakończyliśmy na 14, a były 4 przyczepy. No, jeszcze tam rozrzutnik. No, ale to jakby tak na pełne sypał, no to... to 2 cm na przyczepę mniej więcej to wychodziło. No, Chico se ogląda. W dupie wszystko ma. Cały dzień się wyszalał, to w nocy pośpi. No, chyba, że reszta, no reszta będzie spuszczona, to one się wyszalają, a później pół dnia śpią. Dobra! Staki. Co Masej? Dałeś radę. Brawo ty. Brawo my. Kurde, nawet nie wiem, gdzie mam telefon, bo... nawet nie wiem, ile zwaliliśmy. No słuchajcie, 2,5 godziny było prasowania. No i teraz z godziny zwalaliśmy. Półtora godziny będzie gdzieś na... na to, no to nawet doliczyć jeszcze te pół, tak na spokojnie. Masz 2, 2,5, 4,5 rekord. Tak naprawdę. I to bez, wiecie, większego pośpiechu we dwójkę tylko. O, opór musi być nawet przy kurwa cofaniu. Patrz, jebana gałąź, jest jedna mocna z każdej przepy, a nie, zrzuciła dwie. Bo... za każdym razem zrzucało, o Jezu. Zrzucało przep... no, beleczkę. Przy przejeździe. Tu nawet wiecha już wisi. No i widzieliście sami. Cyk, i teraz sobie na spokojnie podjechać. Tamtą. Dobra. Dawaj, 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 dawaj. Dobra. No idealnie, a Boże, ile razy tyłem tu było przez pierdzielenia. Jaki fajny patencik tu jest. Wcześniej też tak robiłem. Mam tą jedną belkę postawioną. Nie wiem, czy ją widzicie. I sobie na nią rzucam i się tam odbijają i sobie lecą dalej. Tak to już, wiecie, jest tam jedną osobę mniej do roboty. Ale jest cichutko dzisiaj, kurwa. Jak akurat człowiek trochę wiaterku potrzebował, to dzisiaj. Naprawdę, no okno pogodowe, żeśmy trafili, nie ma co. Początek się wydawał, że będzie łapany. Później naprawdę po tych gwałtownych burzach, co przeszły. Piękna pogoda codziennie, tylko rosy. Już codziennie dzień krótszy. O, widzicie, jak to zajebiście działa? Właśnie to jest, czasami ja wam mówię, czy wy widzicie. A to jest, wiecie, GoPro, nie? I ono jest trochę wyżej niż moja głowa. A tu powiem wam szczerze. Jeszcze jedna... jeszcze jeden poziom 10. I by było trochę gorzej. Nie ma co, poczekamy sobie. Z racji tego, że... no dobrze mi się po tej belce rzuca. Będzie cięcia, robienia, robienia. A też pewnie tu dużo nie widzicie, więc nie ma sensu. Co mieliście zobaczyć, to zobaczyliście, kochani, na polu. Ja się z wami żegnam. Słyszymy się w poniedziałek. Jutro niedziela, do rzynki. I będziemy działać dalej. Prace pożniwne, słuchajcie. Maszyna na testy, także do zobaczyska, mordy. Trzymajcie się z fartem. Jeżeli jesteście jeszcze w trakcie żniw, to pogody. Tylko tyle życzę, bo resztę to zadbaliście już sami. Lub zadbała za was pogoda, niestety. Ale na to już wpływu nie mamy, także tylko tej pogody teraz na zbiory wam, mordy, życzę. Do usłyszenia. Nie wiem, czy codziennie będą vlogi, czy za dwa dni. Także siema, nara.